Krzysztof. Zobacz. 70 plus 7. Jeszcze mamy siły w ręcach. Pozdrawiam. Ander, jakie wciąż szpiciate. Jak na libańskim przedmieściu sprawdzam. Patrzmy też do Mustanga. Też te amerykańskie plastiki, wszystko krzywe, takie byle jakie. Kurka wodna. W środku też tak jakoś, wiecie. Szaro, buro i ponuro. Ale jak ktoś takie ma marzenie, niech sobie spełnia przecież. Takie to jakieś wszystko niedorobione. Takie te tutaj, to takie, co to w ogóle, co to jest? Rogurzenić z Torunia, dzięki za paczkę. I Łomżnik, powiem ci, Mozelewski synu, dałem tam ci reklamę twojego detailingu na jakimś filmiku ze dwóch poleci. Dzisiaj słabo rapuje. A nóż widelec, także słuchajcie. A co się znowu dzieje? Że sam siebie polecam. Ja są mi takie tematy. Na przykład Kamil z Białegostoku wczoraj do mnie pisał wieczorem. Pisaliśmy długo, bardzo, bardzo, aż do późnych godzin. Poszuka, jak widzicie, Leona w 1.6 z dwukonnym. Mówię, że mam Alteję, że tam jakoś możemy temat obskoczyć i tańsza o 7000 zł. W sumie Altea, proszę pana, to, że kółka, że super, że to, że książka, że czysta, że oryginalny przebieg, że bajer, że ten rano tutaj sobie zachodzę. Po pracy już jestem taki wyluzowany Białystok samochodem, że tu, że koszt, że Kamil w ogóle jest fajny gość. I ciulas blokuje, blokuje mi moje pisania, bo Kamil, chłopie, ty się wejdź za jaja, ogarnij się, człowieku, nie marnuj ludziom czasu, bo jak cię to kiedyś odbije w życiu, to będziesz miał czkawkę, że przez półtora miesiąca. No. Potem jeszcze dostaniesz liścia w czoło od życia, nie ode mnie, w życiu. Miło jest pisać sobie z ludźmi, ale litości, konkrety, nie jakieś pierdoły. Cześć. Są też i takie tematy, jak widzicie. A, mam tu smyczki. Tobie syłki nie pokażę. Ale idę. Czy nie pokażę kto? Niby nic się nie dzieje, ale dzisiaj rozpoczęli rozbiórkę wspaniałych tych kominów tutaj. Coś tam chłopaki zamontowali na szczycie, jakiś coś, tam piorunochrony są, widzę. Czekajcie, może podciągnę z lasera. I to wszystko, co mogę przybliżyć w tym telefonie. Też te chuja łeje. I to wszystko naprawdę. Dajcie może jeszcze, a to zbliżam, przepraszam, drugą stronę. Ty, nic się nie rusza, przestali się ruszać, może wpadnie do środka. Na stację udupceni sadzy wyjdą. Kuźwa ty, 170 metrów w dół, myśmy polecieli. Dobra, będziemy wam kominy relacjonowali, znaczy ja będę relacjonował na bieżąco. Pokażcie pana Romka z powrotem. A więc tak, drugi Kamilu Zmysłowic. Dziękuję, że płaciłeś na moje zacne konto 5 zł i 20 groszy. 5,20, tak stary. Na smycz i wysyłkę. Kamil, jeszcze muszę kupić za 30 groszy kopertę. Muszę tam dojechać. Zlituj się. Wysyłam, nic się nie dzieje. A tak na przyszłość, wiecie. Natomiast ktoś inny wpłacił z Sosnowca czy skądś tam 30 zł za fucking shit, jak mówią w Hiszpanii. Że mamy wyrównane, na biedne dzieci pójdzie, ale Kamil, ty się opie nie popisał. Mam cynk od widza, panie Krzysztofie, czy to pan wystawił negatywną opinię lakiernikowi z Włocławka? Czy to pan wystawił negatywną lakiernikowi z Włocławka? Skąd mówię? Z Włocławka! Że nie znam lakiernika z Włocławka, to po pierwsze. Proszę pana, ktoś wystawił, że gość nie dobiera kolorów, syk, fu, że fata, dramatyczna historia, w ogóle co za leż ten lakiernik i podpis Krzysztof Zanębski. Coś się rusza na kominie, czekajcie. Nie, to kominiarz, przepraszam, dobra. I podpis Krzysztof Zanębski, może zbieg okoliczności, mówię, ale kurde. Tak mi nie róbcie, bo to pójdzie, wiecie, w świat. To ten Zanębski to hochsztaplina maksymalna. Lakiernik Włocławka, pozdrawiam serdecznie. Palucha, a nic innego w tym nie maczałem. Proszę ja ciebie. Wspomniałem ostatnio o Harley'u. Nawet nie podałem, jaki to Harley, czy dyna, czy syryna, czy cokolwiek. Harley się sprzedał dzisiaj, dzień po filmiku, także moc YouTube'owych internetów. Jak chcecie jakieś ogłoszenie, dawajcie mi.
kwoty czy linka na co to tam mam, tego fanpage'a na Zarebski Vlog na Facebooku, tam jest sprzedawalność naprawdę potężna. A jeszcze niejaki Przybyszu z giełdy samochodowej wstawia te bryki u siebie na giełdzie i powiem wam, robota leci, a niech z tego A6 sedan srebrne Audi. Czekajcie. Widzu, mam zapisanego widzu A6, że grube chcę kupić i faktycznie pan widzu do decyzji dojrzał, kilka razy dzwonił, we wrześniu jedzie po A6, wiecie, jak jest A6 do kupienia, to wolę jak ktoś pojedzie, bo to jest grubsza bryka, pewnie, że mogę kupić, przywieźć. Panie Pawle, pan przywozisz z ekipą, wiesz pan, swoją. Ja pierdzielę, nic nie gadam, a kutasikiem wywijo, jaki długi. Dobra. Jeszcze chciałem pozdrowić Tomka z Elbląga, Tomka Pubiedy, jego brata Waldka i Arka kumpla. To była ekipa, którą najważniejszym członem, przepraszam pani Mariolu, najważniejszym członem była Mariola, która wszystkich wiozła na co? Master of Puppets oczywiście, James Hetfield i Metallica. Wielu z was było na koncercie Metaliki, dostaje, kurde, Władek, czemu ty byłeś, Władek Kijów, do ciebie? Dlaczego ty byłeś na Metalice, chłopie? Jaki mu kapelusz? Na Metalice byłeś w Pradze, skoro była w Warszawie, a ty i tak jesteś z Kijowa. Władek, ty mi to musisz, Władysław, wytłumaczyć. Proszę ja ciebie. I Mariolka wiozła tą grupę, czyli, czytam, Tomka, Waldka i Jarka wiozła... Nie wiem, dlaczego wiozła Mariolka tam i dlaczego wracała też z nimi. Co, Mariolka też nie mogła sobie, czy coś? Z Hetfieldem się napić na scenie? Panowie, następnym razem jedziesz ty, Tomku, albo Waldemar, albo Arkadiusz. Albo weźcie mnie, będą jaja większe. Większy już nie będzie. I także pozdrawiam tą ekipę. Czy mi się koralik... Nie wymknął. Wysmysknął. Pamiętajcie, że jesteście w tłoku, w ścisku, trzeba uważać, żeby się przypadkiem nie przydarzyło, że kolega koledze, macie ze sobą szczotki do włosów, kwadracik nagrywa. Idę coś przetrącić, bo głodny jestem, a w brzuszku burczy, samo się nie przetrąci. Komin, tu już go stąd nie widzę. Kamil Zmysłowicz 5,20. Jeżeli mnie kosztuje dojazd na pocztę, hopie, okej, na biedne dzieci, wszystko gra, ale 5, aleś wysępił, hopie. I tak wyśrubował ten, jesteś najlepszy, wyśrubowałeś tak, podać nazwisko? Tak wyśrubowałeś kwotę, że ja pierdolę. Pozdro 600 dla was, lecę dalej. Jest nawet ciepło, już zrobiło się nam, no wyłączyłem te guziki. Nie wiem, z 22 jest pewnie, cześć. I oto kolejna typowa, a to ja, przepraszam, nie przedstawiłem się. Roman Pierwiosnek, bardzo mi przyjemnie. Takie tam jesienne imię, nazwisko, chura, czy nazwisko bardziej. Kolejna Cholera. Enter. Kolejna historia jak z filmu gangsterskiego. Tyle, że bez pościgu. Otóż widzu, który mam kontakt w sprawie... Po węgiersku, że zamąciłem trochę. Widzu mówi do mnie, że był czas, że patrzy na internetach te piątka. Akurat szukam w tej cenie, mówi. Patrzy po boczku, ślisk, drzwi przygięte, lusterka urwane. Ja pieprzę, jakie pieniądze. Dzwonię, widzu, mówi. Kwadracik. Co te dwie dziewczyny mają dzieci? Ja cię kręcę. Chyba, że to od sąsiadów wszystko. Dzwonię, ja tam leniwy głos, halo. No, wie pan, nie, wie pan. No jest, wie pan, cena, no widział pan na zdjęciach. Super. No przetarta tam lusterka, pan pierdoły takie, no wie pan co to po rodzinie kupione. Jest u widzu 3 noce nie spał, bo tam tego nie było na miejscu, się okazuje. Za 2 dni, jak tamten niby miał wrócić, dzwoni do sprzedawcy. Kurde. Wie pan co, teraz tu nie jestem, ja jestem na Mikołaj, pan nie mam teraz numeru konta, bo chciał zaliczkować widzu, tak się jarnął, że było daleko, że mu to nie uciekło. Ja pan nie jestem na miejscu i... Numeru konta, wie pan, gdzieś w telefonie nie bardzo. Wie pan, jutro wie pan, ja do pana, jest to zapiszę, że pan ten, ja do pana, pan do mnie. Numer konta, wie pan, to 1500, to pan, co to wie pan, co więcej trzeba, przytrzyma panu, pewnie. Chodź pan lawetą, bo to wie pan, bo to nie wiem, co lawetą, wie pan, koniecznie. Widzę, podjarany, 1,5 przesłał. I
po przesłaniu półtora, po weekendzie, szczęśliwy, że 1000 złotych. Szkoda, że nie węgierskich forintów 1500, byłbyś bardziej do przodu. Jakby po weekendzie telefon zamilknięty został. Roman Pierwiosnek, jako znany szpieg, domyślił się śmiało, że prawdopodobnie karta SIM uległa biodegradacji. Ja kierunkowo za sprawą, pan w lewo, czyli pan jedzie, bo ja i tak nie wyjadę, jak pan nie wyjedzie. Thank you, Werymucha, spoko, nie ma co machać. To było miejsce, cudowne. Niczym woda w Licheniu, czy w Lourdes podobno, w Licheniu nie ma wody, słyszałem. Też od widzów. I kurka wodna widzu mówi, ja pierdzielę, 1500 w plecy. I wtedy włączyła się żona ze staropolskim, a widzisz? Przepraszam, żonę. Nie mówiłem. Kurde, taka historia. Miał jakiś czas, dość długi. Widzę, odbiera telefon. Halo, komisariat, czwarty w Pyrcinowie. Czy pan Kowalskiemu wpłacał onegdaj szmal na konto, które było zarejestrowane na Szymskiego? Was? Mówi widzu, a fakty, wie pan, była taka akcja, ja żem wpłacił, małżonka do mnie. A widzisz, nie mówiłam. A to wie pan, zniknęło, ogłoszy. Proszę pana, pan i 36 innych osób wzbogaciły Kowalskiego. O kwoty, najwyższa opiewała na 5 tysięcy. No tak, tę piątkę, ale jeszcze sprzedawał przyczepę specjalną. Panie, co głup się obłowił, ale myśmy go z karate. No i takie postępowanie, nie wpłacajcie zaliczek leszczom. A, dlaczego o tym wspominam, że widzu do mnie o tym? Bo widzu, da mi zaliczkę na Opla GTC. Gdzie mam telefon? A, przygadam do telefonu, przepraszam. Przepraszam, widzu. Parę złotych, co prawda. Ale mam ten numer telefonu. Kurde, nie wiem, z 15 lat chyba. Jakbym go na przykład zgubił czy coś, to bym sobie nie wyobrażał w ogóle życia bez tego mojego numeru. Także we wtorek się widzimy, znaczy widzimy, ja z placu, ty w domu. Jezu, jak ciepło. Otwórz, to nie mam urzeszczeć. Ja z placu ci dzwonię. Czasem ludzie patrzą, jak dziwnie gadam do kamery. A ty odbieraj telefon, bo wiesz, Astra GTC to nie przelewki. W kontakcie jesteśmy, bądźcie czujni na łobuzerkę. Żadnych zaliczek oprócz wiadomo komu. Tu Roman Pierwiosnek, wasz specjalista. Cześć. Ja znowu 5 telefonów po południu. Żyć się nie da. Tak. Odpowiedź numer 1 twierdząca, należy mieć ze sobą eurofunty miejscowe, czyli euro europejskie, żadne inne waluty, bo kto ci to wymieni tam opie? Ja pierdykam. Ja wiem, że jest 1300 filmów, z tego jest 50 z instrukcjami, jak za Remskim pojechać, jak ogarnąć tematy, jak być miłym, łatwym nie. Chyba, że w takim przypadku tym bardziej nie. Jak połapać tematy? Ostatnio grupa właśnie, zawsze euro, żadnych bankomatów, żadnych wymian, żadnych, bo ty masz funty z Anglii. A kogóż to obchodzą funty tam na berlińsko-libańskich? Kogóż? W bankomacie zabrakło pieniądzorów, albo był limit na dniówkę określony, że nie wypłaciło tyle, ile powinno wypłacić. Same komplikacje. Ostatnio grupa znów się zabierała, pomimo moich usilnych próśb, z plecakami z żarciem. Nie będziemy żreć na placu, na którym przyjechaliśmy pierwszy. Trzeba się było nawtykać w aucie, jak jechaliśmy. Przyjechaliśmy na plac po co? Przypomnijcie, po co? No nabyć świeżą bułkę, na pieczywo jakieś eleganckie przychachmęcić. Co? Chosztaplerzy, coś kupić fajnego. Kurde, wy z tymi bułkami cały czas. Plecaki w aucie, kasę przy sobie. Najlepiej na sznureczku, torebeczka, pyk. Są znane przypadki, kiedy to? Wychodzimy do samego końca komisu któregokolwiek za ostatnie auto. Ściągamy gacie, smajtek, worek z pieniędzmi. Daremski, teraz nie wąchaj. Mówię, weź to, wyjmij z tej folii, hopie. A było 35 stopni wtedy, także i była 14, czyli od 9 do 14. 5 godzin szmal się mógł lekko podgnieść i tak mógł się, wiecie, zmiękczyć w tym miejscu. Inny historyk sympatyczny, którego pamiętam, wyjmował ze skarpet. No, typowa sprawa, skarpecie. Ale nie daj Boże, jak ci jest skarpety, schowasz tam ten bliczek. Skarpeta typu kieliszek, wiecie. Często są takie poluzowane już po 15 roku prania. Dziurka na grzybku podcerowana. Typu kieliszek, szmal się wyśliznie i co? Ktoś też nosił, kurwa, w bucie, w skarpecie pod stopą.
też były tematy. Ale przeważnie proponuję, tu się to, że mi tu zakosili, to jest mój temat. Mamy nauczkę wszyscy, wy i ja. Natomiast na szyjce, na sznureczku, mały prostokącik tylko ze szmalem. Reszta portfelik tam gdziekolwiek, dowód osobisty też może być tu. Ja się fuknę pod pachę. Ale od razu. Frisza, luft, Jezus. Weźcie mi to. Co to za, co to tu położył? Louis Vuitton, czy tam Ventine, wentylator. Takie historie z placy, także pamiętajcie, bądźmy czujni, zawsze jedzie jakiś motocykl typu chopper, lżejszy. Koi słoniowa, to nie znam tego koloru tutaj, nikt do mnie takim nie jeździ. Shadowka, malutka. Jebek jedynkę wbił. No te jedynki bez synchronizatora są nieprawdopodobnie zajebiste. Pamiętam, jak jeździliśmy po Krecie z Małgorzatą moją. Po Krecie, wyspie takie, jeździliśmy, siadamy z pronu, 6 godzina rano. I proszę ja was, po tych wsiach, żeby znaleźć jakieś spanie. Wtedy jeszcze nie szukałem na tym, na bookingu. Takie były strzały, jedynka, dwójka, że jasny gwint. No dobra, pozdro 600, nieistotne, to w innym temacie. Kominów nadal nie burzą, nic się nie dzieje. U chłopków tam chodzi, piorun ochronę zdejmują. W poniedziałek, gdzie więcej pewno urwane, to wam pokażę coś w poniedziałek. Pozdro 600. Zapomniał, to byłem ja, Roman Pierwiosnek.